Witam wszystkich serdecznie w grze The Forest, czyli Survival z Fają. Gra bardzo ciekawa, oczywiście w wersjach testowych. To sobie wezmę. I zapewne, jak już będzie pełna wersja, na pewno będę chciał ją posiadać, bo ciekaw jestem właśnie grywalności w pełnej wersji. Na razie sporo bugów. I tak dalej, i tak dalej. Rybka płynie, patyczkiem można trzepnąć. W ostatnim odcinku zacząłem budowę swojego pierwszego domku. Mówiliście, że można rozpalić ponownie ognisko, tylko trzeba... Czyli zaraz pieprznie kamieniem tą mewę. A nie, poszło. Tylko trzeba oczywiście liść tam... liść wrzucić do ogniska, chociaż... No dobra, to może zobaczę. Sporo rzeczy napisaliście mi w związku z radami. Na przykład My Squirrel napisał, że jedna lina plus jedna szmata plus jeden patyk równa się łuk. Jeden patyk plus cztery więcej piór równa się cztery strzały. Więc zerkam na tą twoją radę i składamy. Czyli mamy tutaj... linę, przecież miałem linę. Hello. Słuchajcie, miałem linę tutaj. Baterie tu są. Gdzie ja mam tą linę? No to najwyżej uda mi się. A jest lina, dobra. Czyli mamy linę. Patyk, patyk, patyki. To nie jest patyk. O, lewcia. Tu są nogi. Pióro? A, jedna szmata. No i patyk. O, shit! Są kolesie. Dobra, no w tej chwili nic im nie zrobię. Tam są też jakieś światła. Coraz więcej kolesi przychodzi do mnie. Czy mogę się z nimi w tej chwili bić? Nie będę rzucał im koktajli Mołotowa. Czy jestem opancerzony odpowiednio? Ale głodny. A jak żółw teraz pcha. No idziesz... Co? Idziesz... Jak głęboko do mnie pójdziesz do wody? Aha, może kucnę po prostu i oni mnie wtedy nie widzą. Dobra. Coraz więcej ich się tu znajduje. Tych kolesi. Odstraszę ich koktajlami Mołotowa. Za dużo ich jest. Czyli biorę koktajl. O! Czyżby się koleś spalił? Dobra, jest. Jednego zajebałem. Jeszcze któryś? Wypadł z baru. Ty, powiem wam, że... udało mi się chyba dwóch kolesi podpalić. Czyli będę robił koktajle Mołotowa i na razie tymi koktajlami walczył z nimi. A tam jakiś... straszne okrzyki. Koleś z latarką chodzi. I sobie wezmę siekierkę. O! Czyli zauważył mnie. Powiem wam, że martwią mnie te odgłosy jakieś dziwne. Napiszcie, czy w ogóle ja mogę walczyć z taką siekierą na głodzie z nimi? Dobra, oni tam idą gdzieś. Ten tu goni.
chwilę, muszę poczekać, aż się ta sytuacja jakoś rozwinie. Muszę się czegoś najeść. Wezmę sobie na razie batona. Dobra. Trochę się najadłem. Koktajli Mołotowa już nie posiadam, ale mogę sobie zrobić, czyli to odstawiam. Dobra. Gdzie jesteście? Ładnie! Ha, dostał fagas. Pal się. Dobra, sfajczony. Tam ich jest dużo. Ale trafiłem ładnie. Dobra, to ich zacznę palić. Chyba dwóch się fajczy. Bardzo ładnie. Znowu jestem głodny. W takim bądź razie robię następne koktajle Mołotowa. Ja to wypiłem, cholewcia. Dobra, będę musiał zbierać. Na razie tylko zostały mi dwa koktajle Mołotowa. Gdzie jesteś, facet? Nie boi się. Jest, jeden się fajczy. Sfajczył? Teraz czekam, żeby drugi wlazł w ogień. Jest, fajczy się. To nie jest takie straszne. Nawet z koktajlami Mołotowa można ich pokonywać. I myk. Padli. Słuchajcie, ubiłem chyba 5 zombiaków z koktajlów Mołotowa. A jeszcze jeden z latarką. O, lewcia. Potrzebuję butelek. Dobra. Mam sporo butelek. Dobra, zaraz sobie stworzę następne koktajle Mołotowa. Ładnie, ładnie, ładnie. Gdzie jesteście jeszcze? Potrzebuję... Cholewcia, i teraz nie schowam już koktajlu, nie wyjmę tego. Dobra, to może będę musiał wszystkie wywalić. Dobra. O, nawet trafiłem w jakiegoś kolesia, ale on tu leci, cholewcia. Dobra, ładnie, ładnie, podoba mi się to, co mi się udało zrobić. Muszę znowu pozbierać szmatki i różne tam bajery, żeby stworzyć następne koktajle Mołotowa. Cholewcia, zimno mi jest. Zobaczył mnie, cholewcia. Czyli jest taki odgłos. Jak mnie koleś zobaczy. Dobra. Szmatki chyba tylko są w walizkach, o ile pamiętam.
Te pieniądze to też już nie pamiętam dokładnie, po co mi są potrzebne. Muszę jeszcze jednego ubić, żeby poszedł od mojego domostwa. Butelki są wszędzie, tylko że szmatek nie ma wszędzie. Dobra, to idę pootwierać... Cholewcie, ale oni tu są wszyscy. Dobra, spróbuję ich ominąć. No bo nie mam szmatek, no nie mam. Idę szukać szmatki. Albo łuk sobie zrobię. I z łuku będę w nich strzelał. Czyli potrzebuję patyki. Tam jest dwóch jeszcze zombiaków. Znaczy, nie zombiaków, tylko w ogóle coraz więcej ich tu jest. Znowu następni biegną. Dobra, ja nie będę z nimi teraz walczył. Jak widać, są bardzo wkurzeni, że zabiłem wielu właśnie z ich plemiona. Idę szukać szmatek, żeby zrobić koktajle Mołotowa, a przy okazji jak zdobędę jakiś patyk... No słyszycie, jak tam wrzeszczą? A, tędy nieźle poszedłem. Czyli będę chciał dokończyć budowę tego domku, zrobić łuk, nazbierać pełno szmatek, żeby móc... walczyć z tymi kutasami, które tam stoją i wędrują non-stop. Aha, czyli trzeba się napić trochę wody, żeby nabrać energii. Ja jestem głodny. Cholewcia, no na razie wezmę baton. Dobra. Niebieskie, właśnie, czekajcie, tu chyba nikogo nie ma, więc spokojnie zminimalizuję. Jeden, aha, następne rady, które dostałem od was, to na przykład Don Domino 13, tu się rozpisałeś ostro. Ogólnie co do walki, raczej jej unikać. Im więcej dzikusów tłuczesz, tym częściej wysyłać oni będą do ciebie, coraz to liczniejsze grupy zwiadowców, aha. Walkę będzie w końcu nieunikniona. Staraj się wtedy jak najwięcej poruszać na boki. Ostatnia rzecz co do walki. Staraj się zabić lidera. Ok? Jeśli jakiś obszar stanie się zbyt niebezpieczny, po prostu się przenieś. Aha. Mutanty nie są wszechmogące. Patrole wysyłane są do obozów, w których byłeś aktywny, a nie do ciebie samego. Uważaj, przy budynku, jeżeli coś gdzieś postawisz na koniec, nie ma możliwości zmiany położenia. To jak ja się mam przenieść? Aha. Dobra, następny. Reliard. Rady Reliarta. Jeść możesz te owoce na krzakach, ale tylko niebieskie, ok? To jest ważna rada. Ognisko rozpalasz ponownie, muszę mieć liście. Zrobiłem moment. Z tych elektronicznych rzeczy, co zebrałeś monet i butelek, robisz bombę, ok? Najpierw się odbuduj palisadą sięgającą do połowy, w połowie do wody. Plus wyjście. Nie wolno budować totemów z rąk. Nie palą się. Polecam postawić pochodnie, patyki plus liście. Dają sporo światła. Patyk, kamyki plus liście. Ok. Czyli kilka następnych rad. Od was dziękuję serdecznie. Niebieskie można jeść, tak? Ty, faktycznie. No to będę wpierdalał niebieskie. Dobra. Tu gdzieś były chyba...
te rzeczy, gdzie będą szmatki. Szmatki potrzebne są, jak widać, skutecznie można koktajlami Mołotowa rozwalać tych kolesi. Tu gdzieś myślę, że będą jakieś torby, więc... Czemu to jest takie czarne? Dobra. Tak jest. I co? Je możemy na nowo otwierać. I to podtrzymamy sobie. I są szmatki. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze, że już piłek nie ma. A jest piłka. Wypadł. Aha, i teraz znowu muszę wziąć siekierę. Jest jakiś skrót klawiszowy, żeby wziąć siekierę? Pełno batonów będę miał, super. Zauważył mnie kutas, jeden, drugi, trzeci. Dobra, to zaraz spróbujemy ich tu podpalić. Już momencik. Poszli? A może spróbuję go utłuc tak normalnie? Jak spierdolił. A zapomniałem o bloku przecież, no fakt. Dobra, czyli co? Mogę zrobić łuk, ale idę jeszcze po patyk. Dobra, czyli trochę odejdę, żeby mnie tu nie zaatakowali i spróbuję zrobić łuk i strzały. Aha, za mało patyków zebrałem, więc pójdę po jeszcze. Jak najwięcej patyków muszę zebrać. Muszę podobno w lesie uważać, bo ci goście potrafią wchodzić na drzewa. Dobra. Mamy uzbierane, to idziemy z tego. Teraz spróbujemy powalczyć trochę z tymi pajacami. Z łuku. Może mi się uda. No i faktycznie, jeżeli oni tam zaczną mi coraz częściej chodzić, to muszę zacząć też budować jakąś palisadę. No jak widać, jest ich tam pełno. Dobra, czyli budujemy łuk. Łuk, jak mówiłeś, budujemy patyk, lina i szmatka. I mamy łuk, dobra. I teraz tak, patyk... Cztery liście. Mamy cztery strzały, ładnie. Patyk. O, nie mam już liści. Dobra, czyli muszę zebrać liście. W każdym bądź razie wezmę łuk. Zobaczymy, jak łatwo jest trafić. O, może w tego kolesia. Nie, dobra, w zombiaków. Znaczy w kanibali, przepraszam. To będzie mój pierwszy strzał z łuku, więc oczywiście... Wybaczcie, że może nie być celny. Hmm.
Dupa. Dobra, to taki, taka była. O, już nie mam łuku. Widzicie. Dobra. Czyli, znaczy nie mam strzał. Czyli robimy teraz. Koktajle Mołotowa. Dobra. Chodźcie tu, chłopaki. Fajczyć się. Jeden się sfajczył, drugi się fajczy. Dobra, sfajcz się. Dobiję kolesia, żeby się nie męczył. Tak jest. Dobra, słuchajcie, chyba oczyściłem. Tu mam pełno fajnych niebieskich, co mogę sobie jeść, tych pajaców. To się da zniszczyć? Nie. Okej. Chyba uspokoiłem sytuację. To co? Aha, jeszcze jest kolo. A, i mnie zauważył. To jest wrzeszczący kolo. Uciekam do wody przed nim. Zaraz go sfajczę. Ale z jedna baba to powalczę. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Laska! Jak spierdala. No i co, poleciała po swoich kumpli. No i tak w koło Macieju, no. Czyli nie jest to zbyt łatwe. Mam jakieś liście w ogóle? Nie mam liści. Czy to można skombinować z tym, ze szmatką? Z monetami? Nie. I z butelką? I mamy bombę. Czyli to... Monety i to, i mamy bombę. Ok, jeszcze jedną. Monety i to, mamy bombę. Dobra, ale teraz jak użyć tą bombę? Zobaczymy na tej paskudzie. Czyli bierzemy bombę. No i co teraz? Chodź tu. Ja. Chodź, paskudo, bijemy się. Masz ty. Mosz! 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 No. Czyli prosto się z nimi bije, no tylko, że... Dobra, trzeba oczywiście uważać. Sporo już mi tu nóg tych leży. Będę musiał jakieś totemy porobić chyba. Zobaczmy, jakie mogę w ogóle totemy robić z tych facetów. O, czyli taki totem zrobi, taki przejebany. Go zrobi gdzieś tu. Aha, R, przewróć. R, R, R. Gdzie mam R? Tak, żeby był w tą stronę i R. Dobra, brakuje mi tak. 8 głów, 2 ręce, kamienie i patyki. Więc zbieramy. No, tych głów mi braknie sporo. Aha, i tu. Aha, nie wiem, co to jest. To moje, nie moje. No, za mało mam głów.
przydadzą się kamienie. O, zaś mnie któraś widzi, cholera jedna. I biegnie. Dobra, zaraz się tobą zajmę. Wezmę cię z bomby za... Nie, ona leci do mnie, kutaśka. Dobra, chodź, chodź, chodź. Znowu bombkę rzucę. I spieprzył. Czy ła. Dobra, bierzemy siekierę. Tu musimy porozcinać to, żeby mieć głowę. Potrzebujemy sporo głów jeszcze. 6 głów. Dobra, wziąłem głowę. Również zabrałem głowę. Cztery kamienie, cztery patyki. Dobra, to ścinamy drzewka. Póki dzień, może nie będzie za dużo teraz tych potworków już. Kanibali! Dobra, jeszcze kamyczki. O, zaś mnie zauważył. Dobra, to chodź, 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 chodź. No kurwa, chodź tu do mnie. Chodź kurwa. Chodź się bijemy, gdzie ty jesteś? Co, patykiem się z nią bije? O fuck. Siekiera. Chodź tu, chodź tu. Następna jakaś pora. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Bierzemy głowę. Mamy głowę. Mamy patyki, mamy kamienie i to nam wystarczy. Jeszcze kilka głów pióra mi są potrzebne. Dobra. A, później będę ścinał. To do strzał. No nie ma jak tak. No. Dobra. Następna potwora. Słyszałem kroki. Głodny jestem, cholera. Upiekę sobie. Aha, a liście mamy zebrane. No to w zasadzie powiem wam, że batonów jest tak dużo, że można sobie wpierdalać batony i tyle. Dobra. To musimy dobudować totem dalej. Jeszcze jeden kamień i cztery głowy. I będzie totem. Potrzebuję też liści. Gdzie mam liście? Mam pełno liści. To są liście? Nie. Bo to ognisko zgasło. A, mogę rozpalić, no faktycznie. Luz blues. Dobra, to my sobie tu rzucimy jednego legwana pospolitego. Niech się smaży.
Ha, patrzcie się, ten wlazł do ogniska i się pali. Ciekawe, czy jak zginie, to od razu będzie gotowy do jedzenia. Parak mu drgawka pośmiertna nogą. Patrzcie się. Okej. Nie rozumiem, bo te rzeczy robią chyba ci kanibale. Czy ja to mogę jakoś podpalić albo coś z tym zrobić? Nie, nie mogę. No to chyba oni sobie używają. Dobra. To już trochę się pobiłem z tymi kanibalami. Idę zjeść teraz jeszcze. Dobra. To jestem najedzony. Jeszcze pancerz wzmocnię. Tu jakieś drugie ognicho też mogę zbudować, przecież nic się nie stanie. Butelkę już nie mogę wziąć. Dobra, to porobię, umyję się trochę. Okej. No i co? Trzeba do pracy. Czyli ścinać drzewa. Potrzebujemy sporo drzew, a jak przyjdzie zombiak, to mu zetnę głowę i też mi się przyda. Żeby skończyć właśnie tą budowlę. No to pierwsze lepsze. Ścinamy. Fajna gierka. Oczywiście, tak jak wam mówię, no ta gierka będzie świetna w pełnej wersji. No tutaj to jest tylko test. Gracze sobie chodzą, testują. A oczywiście gra będzie zdecydowanie inna. Co to było? Zetnę kilka drzew i później będę z pniami latał. To mamy. I budujemy nasz domek. Fajowy domek. Ty, robi się już ciemno, cholewcia. Ten czas mija szybko w tej grze. Trochę się zmęczyłem. Trzech kutasów. Dobra. To chodźcie tu. Zaraz przygotuję na was. Ty! Wypadł z baru. Dobra, nie będę z trójką walczył, tylko zrobię sobie... nie mam butelek! To chyba, że będę z trójką walczył. Spróbujemy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ho! Ty, dużo ich jest tu. No chodź, 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 chodź. Trzech na jednego. Dobra, spadam. Jednak... cholewcia. Dobra, jedna poszła. Zabić.
Tak jest. Głowę se wezmę. Wezmę sobie od ciebie osłonę. Chodź następny. Gdzie on jest? Uciekli? Ach jo. Pełno mam jarzyn. Głowę postawię do totemu. Tu następny patyk? Dobra, ja jeszcze oczywiście nie jestem tu w pełni uzbrojony. Chciałbym oczywiście zrobić z siebie jakiegoś potężnego wojownika, tak żeby móc zdobyć, podejść do tej jaskini i tam podobno, jak mówiliście, będzie możliwość, albo idę spać. Będzie możliwość znalezienia tej racy, nie? Czy jak to tam mówiliście? I mamy dzień, jak ładnie. Nikt nie przyszedł z zombiaków. Bardzo się cieszę. Mogę kontynuować dalej budowę mojego domu. Tam biega jakiś pajac. 1, 2, 3. Chyba polecieli, nie? Dobra, trzeba będzie znowu z nimi walczyć chyba. Zobaczę, czy mogę tylko jedną, mało. Chodź, 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 chodź. No nie uciekaj! Chodź tu, kutasie! Gdzie on poleciał? Uciekł, dobra. Gdzieś oni tu zginęli, tak? Dawaj głowę. Drugi zginął chyba gdzieś obok, no. A, nogą mogę napieprzać, ale jazda. Dobra. I teraz chyba mój totem już będzie gotowy. Nie wiem, co on robi, ten totem. Dwie głowy jeszcze? Ja myślę, że mam głowy. No nic, brakuje mi dwie głowy. Dobra, to co? Nadal budujemy dom. Bez sensu. Co chwilę coś zrobię, to on razu wyrzuca. Dobra. Ale ktoś też mówił, że tu jest ograniczona ilość tych potworów, czyli oni będą przychodzić do mnie, to może się okazać, że ja ich wszystkich wybiję, nie?
Trzeba będzie Legwana teraz jakimś zniszczyć. Żeby uzbroić się lepiej, bo mam nie za dużo uzbrojenia. Jest potężne drzewo. Czemu w tamtą stronę spada? Jeszcze jedno drzewo, pozbieram wszystkie pniaki. Postaram się dokończyć w dzisiejszym odcinku budowę mojego domku. Dobra, teraz gdzie są te wszystkie dechy? No i jedziemy z budową domku. Jeszcze 36. Trochę się zmęczył. Tutaj też ścinałem, a później te potwory przyszły i mi to znikło. Tak, chyba to jednak znika co pewien czas. Dobra. To tutaj mamy następne beleczki. Tu pospadały. No, dychnij se. Weźmiemy jednego batonika. Doda energii. Tu mamy beleczkę. Okidoki. I tutaj jeszcze dwie. Trochę to trwa. No już domeczek wygląda w miarę. To teraz co? Ścinamy dalej drzewa. No to jedziemy. Oczywiście mój pierwszy domek na tej wyspie. Mam nadzieję, że
Oczywiście te domki będą mogły być coraz lepsze jakieś. Czyli na przykład jakiś, nie wiem, może domek na drzewie. Albo coś takiego. Fajnie by było w wersji już pełnej tej gry, na przykład opcja multiplayer. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie takie coś, że na przykład w dwójkę wrzuca nas i razem o wiele szybciej by trwała na przykład budowa takiego domku. A ten patyk gdzie się tu potoczył? Nie za daleko. Coś nie ma potworków ostatnio, z czego oczywiście się cieszę. Chociaż już nie boję się tak ich bardzo jak na początku. Dlaczego? Ponieważ jak widzieliście, sporo już zabiłem tych gości. I już wiem, jak unikać ataków. No i wiem, jak ich zabijać, czy to koktajlami Mołotowa, no łukiem chyba trzeba z bliższa walić, czy też siekierą, kilkoma ciosami i gościu pada. Więc naprawdę już się trochę nauczyłem. O, są kolesie, dobra. Dobra, są kolesie. Ja sobie jakiegoś legwana zapieprzę. O, gałęzie są. Okej. Legwaniki, trzy nawet, fajnie. Drugi. I trzeci, nie, to królik. Trzeci legwan. Tutaj. Okej, więc teraz spokojnie. Tak jest. Batonik. Jest okej. Dobra, czyli tych kolesi. Gdzie oni poszli? Oni już poszli sobie stąd. No powiem wam, że szkoda, ponieważ potrzebuję dwóch głów. Gdzie oni są? Zerkam w lewo, w prawo. O! Tu będę miał jedną głowę, ale nie mogę go rozwalić. O, czyli to jest tylko taki, można powiedzieć, do urozmaicenia. A to? Taki fajny, fajny ten stawik. Ktoś sobie zrobił. Jeszcze brakuje, jak widać, kilka desek, kilka belek w tym, na dachu. I w zasadzie chyba koniec budowli. Czyli co? Tniemy drzewa. Może te najbliższe. Sosna taka. A powiedzcie mi, bo widziałem, że też można robić tratwy, czyli jakieś takie łódki.
Czyli co? Będę mógł, nie wiem, pływać sobie i łowić jakieś większe rybki? Czy o co chodzi? A ja wam powiem, że fajnie się gra w survival z pełnym żołądkiem. Ja sobie zrobiłem tak pyszne jedzenie dzisiaj, że to historia po prostu. Jest taki fix winiary. Jak wiecie, chłopski garnek to znacie już od dawna. Ale oprócz chłopskiego garnka jest też fix tak zwany garnek serowy. I tam trzeba zrobić takie kuleczki mięsne. Ja zrobiłem to ze schabu mielonego. Podsmaża się to. Oczywiście przyprawia sporą ilością pieprzu i odrobiną soli. No i później do tego się daje sporo pieczarek i pora. Jeszcze trochę się przysmaża. No i później do garnka wlewa się ten fix. Pół litra wody wymiesza z tym fiksem, dodaje 200 ml śmietany 30%. I to się doprowadza do wrzenia. No i później się to gotuje przez jakiś czas, aż makaron będzie miękki. I powiem wam, no, pychota. To już będzie jedno z ostatnich drzew, tu jeszcze jedno sobie zetnę. Myślę, że powoli trzeba kończyć dzisiejszy odcinek, bo mi się chce siku. I jutro dalszy ciąg survivalu swoją. Dobra, trzeba wywalić tą belkę drop. Jak wywalić tą belkę? Aha, kurwa, to mewa. Dobra, słuchajcie, mam chatę. Czym chata bogata? Można spać, to wyśpię się w tej chacie mojej głównej. No ładna chatka, no. Tam widać belki są niewykorzystane. Teraz zobaczę szybciutko, czy mogę dokończyć totem. Nie, więc... A tutaj mogę? Nie, ognicho. Czyli to ognicho przysmażę sobie. No i żarełko C. Może jedną rybkę też wrzucę. C. Rybki nie widzę, ale dobra. Jak na razie ta wyspa nie jest taka zła, fajnie mi się tu zaczyna powodzić. Teraz tak, pisaliście, zerknę szybko. Ognisko szałas. Zbierasz wszystko, co leży na plaży. Najpierw się obuduj palisadą sięgającą w połowie do wody i wyjście plus wyjście. Pochodnie. Patyki, kamyki plus liście i dają pochodnie. O, dobra. To fajnie.
Dobra, czyli palisadę. Aha, muszę już zjeść. Dobra, czyli najedzony jestem, full, super w ogóle, fajna wyspa. Tylko, że co, na razie siedzę na tym swoim plażowym miejscu, się tu rozbudowuję, a trzeba było zwiedzać tą wyspę, więc za niedługo, w następnym odcinku, będę starał się właśnie pozwiedzać wyspę. Teraz zobaczę, jak te palisady się robi. Co to jest? To nic. Tu ognicha. Tu to. To nie to, to nie to. Aha, czyli tu mogę zbierać belki, tak? Z 20 patyków. A tu na patyki. Okej, to wiem. Czyli mogę zbudować właśnie coś takiego i tutaj będę mógł wrzucać belki. No to sobie to postawię na przykład, nie wiem, gdzieś przy lesie. I tu będę do tego wrzucał belki. Dobra. Oczywiście w tej chwili nie mam. 16 patyków potrzebuję. Dobra, i teraz tak. To wiem. Teraz tak. O! Ja wiem. Basic Wall i Defense Wall. Czyli co? Te palisady trzeba będzie układać, tak? Obronne. To będziemy ustawiać i to tak ustawię, żeby obbudować ten dom dookoła i żeby to szło aż do wody, czyli tu aż do tego miejsca, żeby to szło, ten mur. Aha, a to ten będzie poza murem, ok. Czyli tak to zrobimy. Dobra, to ja sobie to tak poukładam, żeby widzieć, jak to ma wyglądać, czyli drugi mur już troszeczkę skręcę, czyli R. Tak. Cholewcia. No to trochę chyba trzeba uważniej. R-ką trochę przekręcę jeszcze raz. Czyli tak. Dobra. Tak, teraz następny obronny płot. Tak jest. I tak to będę budował. Nie wiem, czy dobrze to robię, czy źle. Najwyżej mi powiecie. Tak. O! Zauważył mnie Kolo, ale wypieprza. Po kumpli chyba poleciał, dobra. A słyszycie, jak wrzeszczy za swoimi?
Ale będę miał ścinania, nie? Słyszycie, jak woła? Kutas swoich? Czekaj, zaraz tu wezmę siekierę i zobaczymy, czy dasz radę wujkowi Faj. Tam więcej już ich jest. Zobaczę, czy mogę zrobić jeden tylko. Walczył się któryś? Nikt. Dobra. I to ma sięgać aż do wody, tak? Żeby oni nie przeszli. Czyli źle w ogóle zacząłem budowę swojego domku, nie? I tu chyba ostatni już. I tą stroną już nie przejdą. Bo tu jest woda, dobra. Okej, czyli tu będę obudowany z tej strony. I trzeba jeszcze obudować z drugiej strony i będę miał takie swoje miejsce. Jest jeden czy więcej, kolesi? Więcej. To nie wiem, spróbuję się z nimi pobić może, nie? Dwóch. No chodź. Jeden pad. Głowę zabieramy i jeszcze trzeba drugiego złapać. Spierdolił. Tego już wiem, że nie mogę. Spierdolił mi ten drugi. No, powiem wam, że zacznę może następny odcinek od... już nie będę na waszych oczach budował ten płot. Po prostu ten płot zostanie już zbudowany i dopiero później zacznę. Wy tylko napiszcie jakieś rady związane właśnie z moją grą, czy co by... O, jest kolo! Dobra. Dawaj się, kierek, kurwa, i na niego. Chodź tu, kutasie. No chodź, 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 chodź. Kurwa, nie uciekaj mi! Shit. Ale mi spierdolił. Chodź tu. No chodź, 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 chodź. Kurwa mać. Chodź tu. Dobra. Jeb go. Dawaj głowę.
jedziemy z tą swoją głową. Jeszcze to był jeden kolo, ale już go zostawimy. Dobra. Jest ok. Tu ten mur taki obuduje cały z tej strony. Tu jest totem. Ty, miałem dwie głowy! Kurde, musiałem mnie podnieść. Czekajcie jeszcze, idę raz. Ręce nie potrzebuję. Tylko głowy. Może za dużo mam tego... tutaj... Jak to się rzuca w ogóle? Nie chcę tego. Tutaj jednego rozpieprzyłem. A drugiego... No dobra, nie ma. Wezmę sobie lekarstwo i batonik. I tu sobie pozbieram szmatek, mam 7 butelek w zasadzie potrzebuję. Dobra, to ja idę butelki zbierać raczej. Dobra, no to co? Ja kończę dzisiejszy odcinek. Ułożę sobie palisadę, ale to już po co? Wy musicie widzieć, jak będę ścinał drzewa. Już wiecie, jak ja ładnie ścinam drzewa. I w następnym odcinku już postaram się mieć wybudowany całą tutaj swoją osadę. No i powoli będę wyruszał, chciał się przygotować do wyruszenia do jaskini. I tutaj prośba do was, którzy już graliście w tą grę, jak się mam przygotować do tej jaskini, bo tam będzie ten pistolet, nie, do wzięcia, a mi on jest bardzo potrzebny. OK. Czyli wszystko OK, wspaniale, cudownie. Moja osada kwitnie. Zapiszę sobie... zapiszę sobie miejsce. Już jest wieczorek. No i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie.